Akcja Espresso. Witamy w Akcji Espresso, zupełnie nowym cyklu wideo podcastu Akcji Demokracji, czyli comiesięcznym ekspresowym podsumowaniu miesiąca naszych działań i tego, co się działo w Polsce. Ja nazywam się Piotr Cykowski, a ze mną jest Natalia Kowalik. Dzień dobry. A za dźwięk i obraz odpowiada Roman Walenciukiewicz. Przejdziemy przez te wydarzenia lutowe w 7 blokach. Zaczniemy od protestu rolników, potem chwila o klimacie, wybory samorządowe, spojrzymy na sagę Wąsika i Kamińskiego, potem praworządność, prawa kobiet i Unia Europejska na koniec. No to lecimy od początku w takim razie i protesty rolników. To są największe protesty, jakie ostatnio widzieliśmy społeczne w Polsce. No, są antyklimatyczne, są antyukraińskie, są też antyeuropejskie. Jest tam zbieranina bardzo wielu różnych interesów. Natomiast łączy ich jakiś sprzeciw wobec Zielonego Ładu. To jest taki program Unii Europejskiej, który ma przygotowywać nas, Europę, na walkę z kryzysem klimatycznym. Mniej lub, znaczy lepiej lub gorzej, ale są to ważne zmiany. Tam wydarzają się różne akty wandalizmu, jest niszczone zboże, kukurydza. Przypomnijmy, że naród ukraiński, jak mało który, ucierpiał głód, więc tamta pamięć o głodzie i o wartości jedzenia jest niezwykła. Kuriozalne jest to, że wszyscy, jakby cała klasa polityczna oczywiście z różnych powodów popiera te protesty, natomiast jakby mało od polityków słychać słów protestu, no a jest to bardzo groźne i to jest bardzo groźne z różnych powodów. Polityki klimatyczne będą wymagały, że tak powiem, pewnego rodzaju dostosowania się różnych grup społecznych, będą z pewnością powodowały różne napięcia i to jest takie chyba pierwsze bardzo mocno widoczne i to nie może być tak, że od razu się wycofujemy z tej polityki. No już teraz dotyka przecież katastrofa klimatyczna właśnie przede wszystkim rolników, więc wydaje się, że to jest bardzo skomplikowana sytuacja i bardzo mocno wykorzystywana politycznie w przededniu wyborów i samorządowych i do Parlamentu Europejskiego. Ale z pewnością będziemy piętnować takie zachowania, które dzielą Polaków, Ukraińców, bo w momencie wojny no, nie powinno to mieć miejsca. Klimat. W Polsce mam wrażenie, wraz ze zmianą władzy panuje, ja bym powiedział, że nawet entuzjazm w zakresie działań związanych z ochroną przyrody. Moratorium na wycinkę najstarszych drzewostanów i obietnice związane z nowymi parkami narodowymi, teraz też odebranie tego wydartego przez księży oblatów kawałka Świętokrzyskiego Parku Narodowego, ale chyba największą dobrą wiadomością było powołanie na zastępcę dyrektora Lasów Państwowych profesora Bogdana Jaroszewicza, którego zresztą miałem okazję być studentem jeszcze, jak studiowałem ochronę środowiska. Zajmie się ochroną przyrody i edukacją, więc być może zacznie taką, bym powiedział, pozytywną edukację, nie propagandę uprawiać. No, to też naukowiec, ale obrońca właśnie Puszczy Białowieskiej przed wycinką, ale także przeciwnik stawiania muru, ohydnego muru na granicy polsko-białoruskiej. Więc to jest bardzo entuzjastycznie i z dużą nadzieją przyjęta informacja i oczywiście trzymamy kciuki za profesora Jaroszewicza. No ale są też niestety globalne, smutne wiadomości. Doszły do nas bardzo takie niepokojące zapowiedzi dotyczące możliwości zmiany cyrkulacji na Atlantyku. Słynny prąd zatokowy, który ogrzewa nam obecnie znaczną część Europy. No i to jest taki paradoks, że jak on się rozpadnie, to zmieni się cyrkulacja powietrza i może dojść do tego, że w Europie będzie znacznie zimniej. Może spowodować to do masowego ogrzania się terenów, na których znajduje się Puszcza Amazońska, czyli pulsa świata i to już może być naprawdę groźne. No dobrze, to przejdźmy do wyborów samorządowych. No, jesteśmy w kampanii samorządowej, czego może tak bardzo nie było widać jeszcze w zeszłym miesiącu, ale w lutym już trochę bardziej, bo odbyły się konwencje Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi, Lewicy, Konfederacji. Poznajemy kandydatów i kandydatki, którzy będą startować w wielkich miastach. Na przykład wiemy, że w Warszawie z Trzaskowskim zmierzy się Magdalena Biejat z Lewicy i Tobiasz Buchański z PiSu. Słyszałeś o nim wcześniej? Nie. No właśnie.
nikt w PiS-ie raczej się nie szykuje do tych wyborów. Też w Krakowie w końcu wystartował kandydat trzeciego albo czwartego wyboru zamiast Małgorzaty Wasserman, takiej tradycyjnej tamtejszej kandydatki. To dlatego, że PiS odpuszcza duże miasta w tej kampanii samorządowej. Mówi się, że nie chce żadnych pieniędzy na to przeznaczać i tylko szykuje się, żeby wepchnąć co ważniejszych działaczy i działaczki do Parlamentu Europejskiego podczas wyborów europejskich. No i cóż, trudno mu się dziwić, kiedy tak spada w sondażach. Już Koalicja Obywatelska PiS prześcignęła. No, koalicja zyskuje jako oczywiście partia zwycięzców i też zyskuje na tym, że przejęła TVP, więc już tam nie ma propagandy. A z kolei PiS chyba błędnie postawił dużo na tę skalę Wąsika i Kamińskiego, co nie porwało zbyt wielu ludzi, a też Kaczyński używa bardzo dużych słów. Mówię o zamachu stanu, właśnie o końcu demokracji, co odciąga od niego takich bardziej umiarkowanych wyborców i wyborczynie. No, dla mnie są tutaj trochę dwie smutne rzeczy w tym wszystkim. Jedna to, że wybory samorządowe są tak mocno instrumentalnie traktowane jako po prostu próba zyskania rozgłosu przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, gdzie jednak ta debata i osoby powinny wchodzić z trochę różnymi kwalifikacjami na właśnie wystawianie tych kandydatów, głównie po to, żeby mogły skorzystać z czasu reklamowego, antenowego mediów i tej uwagi przy wyborach samorządowych, że to jest po prostu bardzo instrumentalne traktowanie. No a druga to też mam taką trochę obawę przez to, że ludzie nie czują takiego zagrożenia już właśnie prawicowymi, skrajnie prawicowymi zapędami, że mogą zostać w domu przy tych wyborach. Warto iść na wybory, idźcie na wybory, głosujcie w swoich lokalnych wyborach, bo one najbardziej dotyczą tych waszych codziennych spraw, waszego otoczenia, transportu publicznego, parku, budżetu obywatelskiego. No dobrze, to już wspomnieliśmy trochę o tym Kamińskim i Wąsiku. Także zobaczmy, co dalej w tym odcinku tej sagi, bo ona już tak się ciągnie i ciągnie, prawda, od grudnia. No więc PKW poinformowało wreszcie, kto może objąć mandat po Kamińskim. Oni chcieli tak to zrobić trochę naokoło, powiedzieć, że no tu jest taka informacja, kto ma dalej najwięcej głosów, ale my nie zabieramy tutaj głosów w tym sporze, czy mandaty wygasły, czy nie wygasły, no bo tam w PKW po prostu siedzą osoby od PiS-u, więc nie mogli po prostu tak powiedzieć. No ale to wystarczyło, żeby Hołownia mógł zaproponować Monice Pawłowskiej, która jest znana ze zmieniania partii od lewa do prawa. No i ona wbrew nadziejom i chęciom i życzeniom PiS-u, ona ten mandat przyjęła. Absolutnie Kaczyńskiego rozwścieczyła. Natomiast jeżeli chodzi o Wąsika, tam Państwowa Komisja Wyborcza nie ogłosiła żadnego stanowiska, by PKW nie dało jakby tej podkładki Hołowni pod podjęcie decyzji o wskazaniu tego. A jako Akcja Demokracja wciąż naciskamy na Państwową Komisję Wyborczą, właśnie apelujemy o natychmiastowe obsadzenie miejsc w Sejmie. No bo faktycznie długo nie może trwać taka sytuacja, że te miejsca są nieobsadzone, a prezydent Duda ma argument do wysyłania wszystkich ustaw do Trybunału Julii Przyłębskiej. No a na razie taka sytuacja jest, że ci posłowie będą tam próbowali się dostawać, zajmować miejsca, szarpać ze Strażą Marszałkowską. Tak jak to właśnie miało miejsce, prawda? Oni próbowali się wedrzeć już teraz siłą się próbowali wedrzeć do Sejmu, zatrzymała ich Straż Marszałkowska, 6 posłów i posłanek, w tym przypadku Antoni Macierewicz, którzy im w tym pomagali, zostali przez Hołownię ukarani. No i przy tym też warto wspomnieć, że w grudniu, już po tym jak sąd orzekł, że mają zakaz pełnienia funkcji publicznych, to Kamiński i Wąsik przyszli na posiedzenie Sejmu. No i teraz prokuratura bada, czy może nie powinni wrócić jednak do więzienia, bo złamali ten zakaz, bo to było jeszcze przed ułaskawieniem przez Andrzeja Dudę. Także co myślisz, zobaczymy ich znowu za kratkami? Czy już teraz Andrzej sprawnie ich ułaskawi? A, czyli to jest takie domyślne ułaskawienie. Pojawia się nazwisko Wąsik-Kamiński, Duda podpisuje ułaskawienie. Mógłby in blanco podpisać, moim zdaniem. Może już jest podpisane jakieś in blanco. Wiemy, jaki ma stosunek do praworządności ma Andrzej Duda. No to o tej praworządności. Pracują też w Sejmie sprawnie 3 komisje śledcze. Komisja do spraw wyborów kopertowych, Komisja do spraw Pegasusa i Komisja do spraw afery wizowej. Przesłuchują ważne i ważniejsze osoby z PiS-u. Za dużo się nie dowiadujemy, bo oni się często zasłaniają niewiedzą,
ale to zawsze miło posłuchać, jak cię muszą tłumaczyć z tego, jak łamali prawo. Został oczyszczony ze wszystkich zarzutów sędzia Markiewicz. To jest jeden z tych niezłomnych sędziów, jeden z rekordzistów, bo miał przez PiS postawione aż 57 zarzutów dyscyplinarnych i ze wszystkich został oczyszczony. Podobnie zostało oczyszczone dobre imię sędziego Tulei, też niezłomny sędzia broniący praworządności. Sąd orzekł, że on nigdy nie został zawieszony, czym podkreślił, że izba dyscyplinarna ta stworzona przez PiS w Sądzie Najwyższym jest nielegalna i jej następczyni, czyli Izba Odpowiedzialności Zawodowej, też jest nielegalna. A do tego Piotr Schab, czyli rzecznik dyscyplinarny, który super represjonował wszystkich sędziów, został odwołany z funkcji prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie. I jeszcze dodatkowy smaczek, odbyło się to przy zignorowaniu zabezpieczenia, które w tej sprawie wydał tak zwany Trybunał Konstytucyjny. A robi to wszystko nowy minister sprawiedliwości, Adam Bodnar, który jeszcze ma dwa sukcesy na swoim koncie, bo Sejm odrzucił wotum nieufności, któremu wobec tych wszystkich zmian zaprezentował PiS, a także Unia Europejska uznała, że jego plan przywracania w Polsce praworządności jest na tyle dobry i na tyle wiarygodny, że może odblokować dla Polski pieniądze z KPO, co jest takim głównym celem Koalicji Obywatelskiej, główną obietnicą wyborczą. No i już w kwietniu te pieniądze do Polski przypłyną. No, z też dobrych wiadomości płynących od profesora Bodnara jest to, że zapowiedział rychłe wycofanie procedury artykułu 7, czyli naruszenia praworządności, który wciąż wisi, że tak powiem, nad Polską. No i to będzie taki symboliczny chyba moment, na który wszyscy czekamy. Ale też mam nadzieję, że zabezpieczy Polskę też na przyszłość przed takimi zapędami ataków na praworządność. No to pewnie jakieś większe reformy będą potrzebne. O tym też się dużo dyskutuje przy okazji tego, jak reformować Trybunał Konstytucyjny. Parę propozycji jest na stole. Zarówno te uchwały, które by odwołały sędziów dublerów, które można bez udziału Dudy zrobić, jak i takie propozycje jak ta PSL-u, żeby w ogóle konstytucję zmieniać. Tak, pojawiło się hasło resetu konstytucyjnego, które popierają różne też nieoczywiste partie, oczywiście pod zapisem. Tak, to jest duży zabieg i to też chyba jest próba stworzenia jakiegoś na razie badania, co jest możliwe politycznie. Prawa kobiet. Co się dzieje w tym obszarze? Więc Sejm przyjął ustawę o tabletce dzień po, bez recepty, od 15 roku życia. Teraz ona trafia do Senatu. No i super cieszymy się z tego. Zobaczymy, co zrobi Andrzej Duda. Jest trochę zapowiedzi, że to zawetuje. 8 marca będzie demonstracja pod Pałacem Prezydenckim właśnie, namawiająca Andrzeja, żeby jednak nie wetował tej ustawy. Polska po raz kolejny rok, już piąty rok z rzędu wylądowała na końcu rankingu, jeżeli chodzi o państwo, w Europie, w którym jest dostęp do antykoncepcji. Jesteśmy najgorsi. I tak jesteśmy gorsi od Białorusi, jesteśmy gorsi od Rosji, od każdego z tych państw europejskich, które wam przyjdzie teraz do głowy, tak jesteśmy gorsi. I na przykład to właśnie przez to, że nie ma dostępu do tej antykoncepcji awaryjnej bez recepty. Co z tą aborcją? Już od początku tej kadencji Sejmu mamy ustawy liberalizujące aborcję. Pierwsze ustawy złożone do tego Sejmu przez klub Lewicy. Tak, a potem jeszcze kolejną złożyła Koalicja Obywatelska. No i czekamy. I czemu nic się z tym nie działo? No i w końcu Włodzimierz Czerzasty nie wytrzymał i powiedział dziennikarzom i dziennikarkom, że to blokuje właśnie Hołownia z Kosiniakiem-Kamyszem. Tam się panowie poprzerzucali frazesami, bo Hołownia powiedział, że wcale tak nie jest i bla, bla, bla. Natomiast sytuacja wygląda rzeczywiście tak, że te ustawy są, że one czekają na procedowanie, o czym decyduje marszałek Hołownia, a on to wstrzymuje dlatego, że długo mówił, że trzecia droga też jeszcze złoży swój projekt ustawy o aborcji, no i żeby one razem były procedowane. Tylko coś się nie mogliśmy długo doczekać. No ale teraz w lutym oni pokazali ten projekt. No i jest to po prostu zakaz z trzema wyjątkami. Także słów mi brak. Po raz kolejny warto to podkreślić, że ta koalicja by nie istniała, gdyby nie głos kobiet i wszystkich osób, które sprzeciwiały się zaostrzeniu przepisów antyaborcyjnych. Tak, a nie dość, że trzecia droga zablokowała uwzględnienie liberalizacji aborcji w umowie koalicyjnej, to teraz jeszcze okazuje się, takie słyszymy pogłoski medialne, że posłanki
Polski 2050 nawet chętnie by zagłosowały za tymi ustawami Lewicy i Koalicji Obywatelskiej, ale nie pozwala im kto? No właśnie panowie będący u szczytu władzy w tych partiach, czyli Kosiniak-Kamysz i Hołownia. Do tego, co już jeszcze jest tak bardzo symboliczne, oni nawet nie przyszli na tę konferencję, gdzie był prezentowany projekt ich ustawy zakazu z trzema wyjątkami, tylko wysłali koleżanki, które prawdopodobnie zagłosowałyby za pełną legalną aborcją w Polsce, a musiały świecić oczami za ten koszmarny, koszmarny projekt. Halo, XXI wiek. Mówimy w lutym, mam nadzieję, że w ciągu pół roku sprawy będzie po sprawie i oni się dogadają i po prostu też zobaczą, że to kwestia wyborów i ich słupków poparcia, bo no, to też może mieć wpływ, wkurzenie ludzi na to, że tak ważna sprawa jest spychana do po prostu decyzji samych znowu panów i to jeszcze właśnie zamraża reczki. Tak, no i też oczywiście oni też pracują nad tą ustawą o referendum też, żeby było jasne. To nie jest tak, że oni porzucili ten pomysł, ale to nie poprawia. Nie poprawia naszej opinii absolutnie. Ostatni punkt naszego programu prasówkowego w dzisiejszym podsumowaniu, czyli Unia Europejska. Mieliśmy teraz już wspomnianą drugą rocznicę pełnoskalowej napaści Rosji na Ukrainę. Z tej okazji organizowaliśmy demonstrację w porozumieniu z Euromajdanem. Był marsz spod ambasady rosyjskiej. No smutna rocznica i no niestety nie jest tak, że możemy optymistycznie patrzeć w przyszłość. Chociaż są takie jasne punkty, jak to, że Unii Europejskiej się udało przekonać Orbana, żeby nie wetował pomocy Ukrainie. I też udało się w Senacie amerykańskim przepchnąć tę ustawę, która pomoc właśnie dostarcza Ukrainie. Tam jeszcze jest Izba Reprezentantów, więc nie tak szybko z tą pomocą amerykańską, no ale przynajmniej ta europejska się udała, no bo jednak na tym stoi, tak? No i to zdaje się pakiet sankcji kolejny na Putina nałożony przez Unię Europejską. Tak, 13. pakiet sankcji to w odpowiedzi na morderstwo Aleksieja Nawalnego. Hmm. No tak, ale to chyba warto podkreślić, że tą debatę europejską zaczął dominować w ogóle temat i zbrojeń, i przygotowania się na odpowiedź. I z jednej strony mamy te głosy o słabnącym w niektórych państwach poparciu dla walki Ukraińców o wolność i o wartości europejskie i takie poczucie zniechęcenia, ale z drugiej strony mam wrażenie, że te dyskusje dotyczące realnego zagrożenia ze strony Rosji i ewentualnego osłabnięcia poparcia ze strony Stanów Zjednoczonych w przypadku wygrania Trumpa, sprawiają jakieś otrzeźwienie albo przynajmniej nowe spojrzenie w stolicach europejskich. No i oczywiście też trudno mi patrzeć na to bezkrytycznie, bo właśnie pytanie, jakim kosztem to wszystko się odbędzie i warto na to dokładnie patrzeć, żeby przypadkiem nie było to właśnie kosztem polityki klimatycznej. Ale temat jest na agendzie, nawet rozmawia się, że w przyszłym rozdaniu po wyborach parlamentarnych być może właśnie zostanie utworzony komisarz do spraw polityki obronnej, czy jak będzie się nazywać. Hmm. Tutaj wymienia propozycja, żeby to była osoba z Polski. Rozumiem, co jest zagrożenie. Więc wydaje mi się, że ten temat będzie mocno obecny w najbliższym czasie na salonach europejskich. Myślę, że będzie, zwłaszcza w kontekście kolejnego newsa, że Ursula von der Leyen zdecydowała się kandydować na kolejną kadencję jako przewodnicząca Komisji Europejskiej. To teoretycznie potem o tym decyduje nowy skład Parlamentu Europejskiego. W praktyce Rada Europejska, czyli przywódcy wszystkich państw. No ale to w tym kontekście Ukrainy to też dobra informacja, bo niespotykane było poparcie, jakie udzieliła von der Leyen temu procesowi wstępowania Ukrainy do Unii Europejskiej, no i też jej antyrosyjska polityka, w tym sensie antyrosyjska, czyli antyputinowska, tak, nastawiona na realne zagrożenie, jakie Rosja stanowi. Tak, mi się wydaje, że oczywiście można w wielu rzeczach nie zgadzać się, czy też krytykować obecną Komisję Europejską, ale to jest chyba istotna zapowiedź w tej perspektywie też zmiany w składzie Parlamentu Europejskiego i odchylenia Parlamentu Europejskiego na prawo.
Lepiej, żeby była osoba, która już ma duże doświadczenie w tym wymiarze, też tam było osobiście, ma to osobiste doświadczenie i wyraża bardzo jasne stanowisko, a nie jakieś rozmydlone, które też takie głosy w Europie przecież się pojawiają, że warto może zająć się innymi sprawami niż kwestią Ukrainy i Rosji. Co grzało na naszych mediach społecznościowych w tym miesiącu? No, grzała żałość Szymona Hołowni za tym, że jednak nie odwołano Krzysztofa Bosaka z funkcji wicemarszałka Sejmu. Tak powiedział Hołownia jednej z redakcji. Nic innego nam nie pozostaje niż się zgodzić i zachęcić pana marszałka, żeby w takim razie podjął jakieś działania, które naprawią ten błąd. A co nie grzało, a powinno? No, wysłuchanie obywatelskie kandydatów i kandydatek na prokuratora krajowego, którego byliśmy współorganizatorami. Tam było 5 kandydatów, 3 ze stowarzyszenia Lex Super Omnia i 2 związanych ze starą władzą, z PiS-em, z Ziobrą. No i już wiemy, że tym prokuratorem został Dariusz Korneluk, czyli też prokurator, wiceprezes stowarzyszenia Lex Super Omnia. No to świetna wiadomość, że stowarzyszenie, które walczyło o wolną prokuraturę, ma taką osobę, no, przedstawiciela, właśnie to nie przedstawiciel stowarzyszenia, no, ale osoba, która stała po dobrej stronie mocy, zajmie to stanowisko. Dobrze. No i stały element naszego podcastu, czyli bzdura miesiąca. Piotrze, co w lutym otrzymało to wyróżnienie? Ponieważ jest to pierwszy odcinek naszego cyklu, to posiłkujemy się bzdurami, które wygrały inne konkursy. I to jest bzdura klimatyczna za ubiegły rok i nagroda przyznawana przez portal Nauka o Klimacie, który bardzo mocno polecamy i za który trzymamy kciuki, który właśnie o różne bzdury klimatyczne, ale też edukuje o klimacie, uzyskała Maria Kurowska z Suwerennej Polski, czyli z partii Ziobry, która powiedziała, jeśli będzie zeroemisyjność i nie będzie CO2 w powietrzu, to zagłodzimy przyrodę, bo z czego będzie się rozwijać? To była ta kurtyna milczenia. To może od razu sprostowanie. Zeroemisyjność gospodarki nie oznacza, że dwutlenek węgla zniknie z atmosfery i że rośliny i zwierzęta nie będą miały czym oddychać. Rośliny, przepraszam. Bo oddychanie roślin i zwierząt, pożary na bieżąco uzupełniają i produkują dwutlenek węgla, który jest potrzebny do przemiany energii właśnie w materię i generalnie fotosyntezy. I przyroda absolutnie nie potrzebuje emisji, ponieważ przez te miliony lat wykształciła się bez dokładania tam dwutlenku węgla pochodzącego z paliw kopalnych. Za to wytłumaczenie, dlaczego bzdurą są słowa posłanki Marii Kurowskiej, dziękujemy dr Aleksandrze Kardaś, redaktorki naczelnej portalu Nauka o Klimacie. Co miesiąc chcemy prezentować bzdurę, no ale też chcemy właśnie, żeby to był nasz wspólny program, wspólny podcast, więc będziemy wsłuchiwać się w głosy, bo też nie wszystko jesteśmy w stanie wyśledzić. Bzdury można zgłaszać na nasz adres mailowy podcast@akcjademokracja.pl, ale co miesiąc też będziemy robić taki post i ankietę na naszej grupie Wspólna Akcja, gdzie można swoją bzdurę zgłaszać i też na nią głosować, więc zapraszamy. Otwieramy się tutaj na wszystkie bzdurne komentarze polityków, polityczek. Nie należy się krępować, to nie muszą być bardzo wyrafinowane bzdury. Codziennie śledzimy ich bardzo dużo w mediach społecznościowych, starczy podesłać. Warto też wskazać jakiś link, źródło, żeby było wiadomo, że ta osoba faktycznie coś takiego powiedziała i chęcią się im będziemy przyglądać. A dla autorek lub autorów najciekawszych bzdur i które wygrają nasz tutaj plebiscyt, przewidujemy drobne nagrody. To wszystko, co przygotowaliśmy na ten miesiąc i z podsumowania lutego. Piszcie do nas, co sądzicie o naszym podcaście, komentujcie. Zaczynamy, chcemy przystosowywać się do tego, jak wy to widzicie, jak to słyszycie. Można do nas pisać właśnie na ten mail podcast@akcjademokracja.pl. Więcej informacji o podcaście i odcinki znajdziesz na stronie akcjademokracja.pl podcast. Mamy ogromną prośbę do was o udostępnienie tego podcastu. Dla nas na zachętę
te, ale też żeby on mógł rosnąć w siłę i w zasięgi. Będzie nam również niezwykle miło, jeśli postawisz nam kawę. Bez kawy będzie nam trudno realizować nasze odcinki, a link do systemu płatności znajdziesz na naszej stronie. Również przypominam akcjademokracja.pl/podcast. No więc moje pytanie na koniec. Jak sądzisz, jak nam poszedł pierwszy odcinek? Myślę, że się rozkręcimy jeszcze. Tak. Trzymajcie za nas kciuki. Dzięki. Do usłyszenia. Do usłyszenia.